Witamy serdecznie z hali Citizen w Poznaniu. Dosłownie już niecała godzina została do meczu Biofarm Basket Poznań Śląsk Wrocław. Z hali Citizen witają Radosław Męczykalski i Sebastian Kierzek. Wielkie emocje przed nami, Radek. Mecz drużyn, które wiele znaczą w polskiej koszykówce. Mecz miast, które wiele znaczą. No tak, Poznań i Wrocław to miasta z wielką tradycją koszykarską. Poznań, czyli Lech, Wrocław, czyli właśnie Śląsk. Ale dla nas, tych, którzy są młodsi, pamiętamy przede wszystkim ten pojedynek tych drużyn. Śląsk-Wrocław i właśnie Biofarm Basket Poznań dwa sezony temu w playoutach. Wygrany przez zawodników trenera Przemysława Szurkę. Tak jest, wygrany przez zawodników tutaj z Poznania. To będzie taki powrót. Rozmawiałem przed tym spotkaniem dosłownie kilkanaście minut temu z Wojtkiem Jakubiakiem, zawodnikiem Śląska Wrocław, i mówił, że gdzieś tam w pamięci jest jeszcze ta Zadra, bo przypomnijmy, że WKS Śląsk-Wrocław właśnie przez porażkę w playoutach dwa sezony temu w ubiegłym sezonie musiał walczyć o to, aby tutaj dzisiaj na parkiety pierwszoligowe wrócić. I walczył skutecznie, wszedł do tej pierwszej ligi, na razie sezon nie najlepszy, zakończony przed kilkoma tygodniami zwolnieniem trenerów. To będzie trzeci mecz nowych trenerów Śląska-Wrocław. Tutaj przyjeżdżają na pewno podrażnieni tym początkiem sezonu. No i do tego efekt nowej miotły. I to nawet nie jest moje zdanie, ale też cytuję Wojtka Jakubiaka. Ta nowa miotła już gdzieś tam powoli zaczyna działać. No i zobaczymy, czy zadziała też tutaj dzisiaj w hali Citizen. Biofarm z kolei na razie trzy mecze wygrane, trzy porażki. Taki początek mieszany, aczkolwiek Biofarm walczy w tych meczach. Nawet przegrywając te mecze, to one są na styku. Tak, to raz. A dwa, pamiętajmy o tym, jak sięgniemy sobie pamięcią wstecz do sezonu ubiegłego i do sezonu jeszcze poprzedniego, to Biofarm Basket te początki miał bardzo różne. On, jeśli dobrze teraz pamiętam, w zeszłym sezonie dwa zwycięstwa na początek, później seria chyba pięciu porażek. Tutaj i tak już jest lepiej, bo mamy bilans 3-3, a zatem biorąc pod uwagę ten aspekt, to drużyna idzie w dobrym kierunku. Trochę na pewno martwi brak Mateusza Bręka. Mateusz Bręk dzisiaj nie wystąpi. Muszą zmiennicy grać. Dawid Gruszczyński na razie z tej roli chyba wywiązuje się całkiem dobrze. Gra wiele minut i ostatnio ponad 10 punktów w spotkaniu w Łańcucie. No Dawid to jest na pewno utalentowany chłopak, zresztą trener Przemysław Szurek wie, na kogo stawia. To są zawodnicy, którzy współpracują z nim nie od wczoraj, nie od przedwczoraj. O to byłbym spokojny. Fakt, Mateusz Bręk daje dużo tej drużynie, no ale trzeba na razie sobie radzić bez niego. Jak długo? Nie wiemy. Jedno jest pewne. Wielkie emocje czekają nas dzisiaj tutaj w hali Citizen w Poznaniu. Te emocje za niespełna godzinę. Rozpoczniemy naszą transmisję tutaj, na fanpage'u Planety Sportu. Już o godzinie 16:55. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Jeszcze rzut oka na parkiet. Tam rozgrzewają się zawodnicy i Biofarmu Basketu Poznań i Śląska Wrocław.